Serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Turku. Ze mną tradycyjnie już i tak będzie są członkowie Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Turku, naszego komitetu. Szanowni Państwo, kilka spraw, które dziś chciałem wraz z kolegami przedstawić, a zacznę od sprawy związanej z apelami, w tej chwili apelami Rady Powiatu Konińskiego, Rady Miasta Konina dotyczącej sytuacji w subregionie Koniński w związku z działalnością kopalni, elektrowni, a bardziej z końcem działalności tych instytucji. Takie apele zostały ostatnio uchwalone, wystosowane przez te rady i same apele, nie ma nic w nich złego, one raczej nam pomagają. Niestety gdzieś tam w tle tych apeli stoi poseł Nowak i to akurat tym apelom szkodzi, bo jak wcześniej mówiłem, to ostatnia osoba, która powinna się upominać o sprawy kopalni, elektrowni, bo to ten pan przecież lobbował za ich sprzedażą i wygląda to tak, jakby ktoś, kto zatruł region, dziś szukał odtrutki. Jeśli te apele dotrą do prezesa Rady Ministrów czy do odpowiednich ministrów, to one oczywiście są nam pomocne, ale jeśli w tle będzie pan poseł Nowak, no to trochę to zakrawa na farsę i będzie to tym apelom i tym działaniom szkodziło, bo raczej rady powiatów, starostowie czy prezydenci i burmistrzowie miast powinni rozmawiać w tym zakresie z nami, z posłami Prawa i Sprawiedliwości i wówczas moglibyśmy wspólnie, skutecznie działać, a opierając się czy wspomagając inicjatywami posła Nowaka, te apele osłabiają. No w tym momencie warto by się było zastanowić, czy takie apele były w roku 2011-2012, kiedy to sprzedawano naszą kopalnię. Ja tylko przypomnę raz jeszcze, że takie stanowisko, taki apel wówczas Prawo i Sprawiedliwość w Turku wystosowało i to stanowisko wyraźnie sprzeciwiało się sprzedaży kopalni. Ciekaw jestem, czy dziś ci, którzy mówili, że zależy im na przyszłości regionu, że zależy im na rozwoju, że będzie inwestor strategiczny w naszym regionie, co dziś powiedzieliby pracownikom, tym, którzy musieli odchodzić z kopalni węgla brunatnego czy z elektrowni, a tym bardziej, co dziś powiedzieliby samorządowcom, którzy przecież przez takie, a nie inne działania tracą miliony złotych. Wówczas takich apeli nie było, a wspomniany wcześniej poseł Tomasz Nowak lobbował za tym, aby przejęła nasze kopalnie firma prywatna. My byliśmy, jak już wcześniej mówiłem, przeciwko takim rozwiązaniu. Szanowni Państwo, przy tej okazji pojawiła się rzecz no bardzo taka nieprzyjemna, o której też muszę powiedzieć. Otóż na konferencji prasowej w Koninie pan poseł Nowak powiedział, że używam goebbelsowskiego języka pomówień, półprawd. To jest ta konferencja, na portalach konińskich się to pokazało. No z takim językiem zgodzić się nie mogę, chcę stanowczo zaprotestować. Dziwię się, że poseł z takim doświadczeniem parlamentarnym no nadal używa języka nienawiści, bo inaczej tego określić nie można. Stanowczo przeciwko temu protestuję, a wyrazem tego protestu jest złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej w Sejmie Rzeczypospolitej, aby no takimi wypowiedziami się zajęła, bo w ten sposób pan poseł Tomasz Nowak szkodzi Sejmowi Rzeczypospolitej. No, ranga
wykonywania mandatu posła na to raczej nie pozwala. Nie wiem, jak sprawa w Komisji Etyki się zakończy, ponieważ większość tam ma zgodnie z tradycją parlamentarną opozycję, ale ciekaw jestem, jakie będzie stanowisko. No a w tym miejscu chciałbym zwrócić się do posła Nowaka, aby wycofał się z tych haniebnych słów i przeprosił za nie, bo takim językiem nie możemy rozmawiać. Ja też się wypowiadam czasami bardzo ostro, ale nikogo o takie słowa nie posądzam i sobie nie zasłużyłem, aby tego typu sytuacje miały miejsce. Z tym się zgodzić nie mogę. Nie wiem, czy w Platformie Obywatelskiej jakaś moda na tę mowę nienawiści, czy jeszcze im to z głów nie wyszło, no ale jak widać, jeszcze na razie nie i przeciwko temu będę występował. Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, jesteśmy w roku kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego. Ta kampania praktycznie, mimo że decyzja o wyborach nie została ogłoszona, ale już niektóre organizacje, niektóre partie w sposób jawny bądź mniej jawny ją prowadzą. Świadkami takiej kampanii byliśmy ostatnio na spotkaniu w Brudzewie, które było nazwane Forum Sołtysów Gmin Powiatu Tureckiego. Tam przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, PSL-u pod szyldami marszałka województwa wielkopolskiego, no mówili przez jakiś czas, jak to im się nie udało nic zrobić dla Wielkopolski Wschodniej, a ile będą chcieli zrobić w przyszłości. No, kampania taka troszeczkę utajona pod szyldem marszałka województwa, ale to się odbywa. Ja tylko chciałem wyrazić takie zdziwienie, że wójt jednej z gmin powiatu tureckiego, która najwięcej ucierpiała od przedstawicieli tych partii, bo to gmina Kopalniana i najwięcej ucierpiała, takie fora i takie spotkania organizuje, a wszystkich uczestników uczulić na to, że są to spotkania jak najbardziej polityczne i kampanijne i musimy o tym pamiętać. Na koniec mojego wystąpienia dwie dobre wiadomości. Pierwsza to dzisiaj przekazujemy na rzecz wojska i pan w poniedziałek przekazujemy na rzecz wojska budynek na ulicy Konińskiej, to już po akcie notarialnym, który kilka dni temu został podpisany. Ten budynek zostaje już fizycznie przekazany wojsku i mam nadzieję, że rozpoczną się tam prace najpierw projektowe, a później już remontowe tego budynku. Także jak Państwo widzicie, finalizuje się sprawa przekazania. Teraz już jest piłeczka po stronie wojska i mam nadzieję, że ten budynek za chwilkę będzie służył wojsku. To wielka, wielka sprawa, bo nie we wszystkich miejscowościach takie bataliony wojskowe będą, a w Turku będzie. Jeszcze informacja jedna, bo ostatnio miałem pytanie w Sejmie w ramach pytań bieżących do ministra sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości uruchomił Fundusz Sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Będą środki na ten cel, około 100 milionów złotych na cały kraj. Na każdym województwie ten program zostanie przeprowadzony. U nas nabór w województwie wielkopolskim rusza od 6 sierpnia. Z tych pieniędzy Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły zakupić aparaturę, urządzenia do ratowania życia. Bardzo ważny cel. Poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych do Ministerstwa Sprawiedliwości będą występować poprzez samorządy gminne, także zwracam się do strażaków, aby pilnowali tego terminu i w stosownym terminie składali wnioski, bo to duże pieniądze. Przy okazji chcę powiedzieć, że z roku na rok pieniądze wbrew temu, co często się mówi, na Ochotnicze Straże Pożarne wzrastają i tak będzie w roku bieżącym. Około 13 milionów znów mamy więcej w stosunku do roku poprzedniego i jeszcze dochodzi do tego ten fundusz Ministerstwa
Sprawiedliwości. Także te pieniądze wzrastają. Mamy tutaj przecież wiele przykładów i na terenie powiatu tureckiego i konińskiego, gdzie jednostki z tych pieniędzy korzystają, choćby OSP Turek, gdzie zakupiony został, byliśmy na jak samochód się pojawił z panem przewodniczącym, ze środków, dużych środków państwowych plus środki samorządowe, samochód dla OSP w Turku, ale przecież były remontowane garaże ochotniczych straży pożarnych w Dobrej, w Kowalach Pańskich, w innych miejscowościach. Te pieniądze przez straż pożarną są pozyskiwane przez ochotnicze straże pożarne i z roku na rok coraz większe, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. To tyle, co mam do przekazania. Jeszcze Państwu za chwilkę przekażemy ten wniosek do Komisji Etyki, który złożyłem. Mam nadzieję, że poseł Nowak wycofa się z tych...